Siemka, Tłojemka, oczywiście w kolejnym odcinku serii od zera w Trowie. Cóż, o, mamy poniedziałek, a ja nie dociągnąłem takiej rzeczy, ja cię. No właśnie, Empower Gameboxy byśmy sobie potwierali. Po pierwsze, po drugie, no oczywiście, przecież to jakieś 5 monetek. I coś z tym patronem nim ostatnio w ogóle nie chcę polecieć, nie? To jest niezła lipa. Na pewno sobie pootwieramy wszystkie Shadow Gameboxy. Tutaj, no Shadow, no te Uber 9 i Uber 8, a Shadow, bo ciemne. No, kiedyś się nazywały Shadow, teraz już niestety, może stety, niestety, nazywają się Uber 9, Uber 8 i tak dalej. No może teraz łatwiej jest to rozpoznać. Raczej na pewno. Oczywiście sobie włączyłem tego moda na szybkie otwieranie, żeby to nie trwało tydzień. Żebyśmy to otworzyli w 2 minutki. No i ślicznie. Teraz zróbmy przegląd tego, co nam wypadło. 542 najmocniejszy. No i super, wszystko leci do kosza. Fajnie, bardzo dużo żółtych nam wypadło, bo żółtego gemdastu mam akurat najmniej. I byśmy sobie stworzyli tutaj 5. No dobra, 5 nas stać. Jeszcze jak sobie zrobimy te duże, nie? Jak te pootwieramy, to te pewnie jeszcze coś tam wypadnie nam. Dobra, takiego na razie jednego sobie zrobimy. Może nie trzeba będzie więcej. Tutaj dużo osób, znaczy dużo, parę osób powiedziało, czemu tutaj na light wszystko przełożyłem. Dlatego, że teraz strasznie mocno potrzebuję farmić na tym świecie właśnie Uber 10. I im więcej tego lightu mam, tym łatwiej mi się to robi. A ja cały czas mam tylko jeden przedmiot, tylko jeden item z tego setu. Więc jeszcze dużo czasu tam spędzę, więc na razie im więcej lightu, tym lepiej. W endgame'ie faktycznie może przerzucę sobie te 3 perełki, a może raczej na pewno. Przerzucę sobie te 3 perełki na Critical Damage i Magical Damage. Więc może w sumie tutaj już nie będziemy tego przerzucać, zostawimy tą jedną perełkę tutaj w Magic Damage'u, a resztę sobie tutaj pozostawiamy. No, a tutaj też już te 3 sobie zostawimy już w tym lajcie. No, myślę, że na razie jest super, bardzo zwiększyło mi to damage, no właśnie tym Uber 10, dużo przyjemniej mi się teraz bije. A jak będę miał, już tak, że będę miał te 3 itemy pod light, to wtedy zacznę sobie przerzucać te perełki na poprzednie statystyki. A skąd ja wezmę te zamieniacze? No pewnie ze środy, po prostu z tych lustrów z gameboxów wypadną mi, to sobie powrzucam. I tak nie gram na innych postaciach, i tak to jest moja jedna postać, więc mogę się tak pobawić. Dobra. Będzie ten critical damage? Nie będzie. Kurde. No to będziemy musieli jeszcze trochę pofarmić. Spróbuję zdobyć te... jak one się nazywały znowu? Binding Darkness, prawda? Tak, Binding Darkness. Jeszcze sobie troszkę pofarmię Shadow Towerkę i spróbuję tam właśnie to wyciągnąć. Z Shadow Towerki sobie zmienimy wtedy. No dobra, zanim sobie poulepszamy tamte gemy, no to pootwierajmy sobie. Ale lipa, same radiantowe. Szkoda, bo one dają tylko 1000 gemdastu. No i jeszcze dużo tych kosmik nam wypadło, bez sensu. O, dobra, jeden stelarowy, jedna stelarowa skrzynka. I też kosmik, najgorzej. Bez sensu, bez sensu. To jeszcze takie słabe. Zrobimy sobie jeszcze chociaż jeden boosterek. O, zrobimy jeszcze jeden, dobrze. No to co tutaj możemy włożyć? Jakiś taki gem był blisko maksa, nie? No. Ten jest blisko maksa. Tylko jedna statystyka i critical damage. No i super, critical damage możemy ulepszać. Po 5% za jeden boost leci. No i tak jeszcze nam dużo brakuje. No dobra, troszkę tutaj boosta dostało to. Jeszcze tą jedną skrzynkę na pewno Empower sobie dzisiaj zrobimy, to sobie ją otworzymy. Trochę lipa jest, powiem wam. Trochę lipa z tym jest, dlatego że... O, tu jakieś znowu dostałem. A może sobie zrobimy jeszcze mąciki, co? A to w tamtym, w moim cornerstone. To dobra, to jeszcze w tym odcinku sobie zrobimy tak, te mounty, żeby to wykorzystać.
To na pewno. Czy tutaj już za bardzo zamieniacze się nie będziemy bawić, więc Lunar Soul byśmy, jeśli się uda, pofarmi trochę Binding Darkness. Jeśli się uda, to jeszcze za Lunar Soul sobie coś kupimy, co nie można w żaden inny sposób kupić z tego Shadowy Marketu. Tutaj już prawie, ale nie do końca. Moglibyśmy jeszcze w tym odcinku Smoka skończyć. To w sumie możemy zrobić to teraz jeszcze. No. W tym momencie jeszcze pójdziemy na Smoka. Dobra. To przede wszystkim chciałbym zamienić tą jedną statystykę tam na Critical Damage, na tym Cosmic Gemie i byłoby fajnie. Dobra. Idziemy do Smoka. Lucian już nas opuścił. Fajnie było? No, tak średnio. Teraz pytanie, którego to ja Smoka miałem? Jak zawsze klikamy Y, tutaj w Badges Smoka. O, i to jest Winter Dragon. To byśmy potrzebowali jeszcze. Mamy 55, tak? 55, tu mamy 6, czyli to jest 60. 61. Potrzebujemy 31 Golden Souli. Golden Soul. No, niezła cena, powiem. Och, wyrąbana w kosmos. Nie chce mi się tego farmić, szczerze. A te 50 tysięcy to szybko sobie ogarnę gdzieś tam. Dobra. No nie gadajcie, że glacjali nam jeszcze zabraknie. Faktycznie nam zabraknie glacjali. Na 25. A to ja potrzebuję na 45 dusz, tak? 45 900. No. 900, czyli 401 potrzebuję. Glacial. 401. Ach, kurczę, no. Jak robić smoka, to robić, nie? Dobra, nie, aż tyle nie potrzebujemy. 45, dobra. To dusze się robią. Nie, już możemy je powoli. Ktoś mówi consume, czyli konsumować. Tutaj jeszcze się nie zmienił tydzień, więc sobie tutaj nie będziemy otwierać skrzyneczki. Ale to już niedługo. O, Ubermode, Pinata, Bossroom. No i super. Tu jeszcze na piniatkę sobie pójdę. Z samego bossa końcowego nie ma Binding Darkness, tylko z tych mini bossów. Więc muszę sobie jakiś stage znaleźć. Czyli wybrać sobie na przykład Hydrę, Dreadnought'a albo coś innego. Co akurat w tym tygodniu jest dużo tych mini bossów. No i dzięki tym mini bossom będziemy mieli te Binding Darkness. Dobra. Pik, 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 pik. No i oczywiście wzrósł nam mastery. Aura. O, i znowu wzrósł nam mastery. Bo żeśmy sklejmowali smoka, tak? Czy wszystko jest ok? Czy już mamy tego smoka? Jest. 100 na 100. No i super. No to teraz zobaczmy, jak ten smok wygląda. To będzie w mountach. Tutaj cyk. Musimy pokazać hide collect. Nie hide collected, hide uncollected, czyli schowaj te, których nie posiadamy. No i to jest ten. To jest ten smok. No, to widzicie taką szczela takim śniegiem. No bo w końcu to jest winter. No dobra, my sobie piniatki jeszcze ogarniemy. To jest w sumie ostatni boss, jaki dzisiaj robię. No to tak jak powiedziałem wam, z tą skrzynkę ogarnę. I postaram się ogarnąć właśnie jeszcze te zamieniacze, tak żeby nam się udało. Tak żeby nam się udało właśnie jeszcze tą tutaj statystykę Critical Damage w Cosmic Gemie zrobić. No przecież zapomniałbym wam powiedzieć jeszcze, zanim się udam na farmienie, że tutaj ten smok nie daje nam żadnych boostów. Nie, 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 nie. Zobaczcie. To nie jest taki zwykły smok, że klejmujemy i mamy smoka, który od razu nam daje boosty, power rank i tak dalej. Nie, ten smok, patrzcie, tutaj po drodze tyle mastery dostajemy za różne rzeczy, takie jak odblokowanie jakiegoś alaja, hełmu, innych mountów, czyli tutaj jakieś style i tak dalej, aż tutaj mamy coś takiego jak aura, 250 damage, 1% critical hit, 1 jump i plus 50 magic findu. To jest za 75 dusz. Nie trzeba mieć smoka, żeby mieć tą aurę z magic findem. I dopiero tutaj na samym końcu, kiedy zbierzemy 100 dusz, dostajemy 350 mastery jeszcze.
To wszystko jest tutaj, tak jak wam pokazywałem. Y, badges i te smoki. Tutaj macie wszystko, rozpiskę, co po kolei za te smoki, które wymagają zbierania dusz, dostajecie. No dobra, miałem załatwić takie pierdoły, typu skrzyneczkę naszą, którą mamy tutaj w ekwipunku. Cyk, otworzyć, a tak długo, żebym to załatwiał, te wszystkie rzeczy, że wyszło, że już jest środa. I możemy sobie otworzyć skrzyneczki, które spowodują, że tutaj się troszkę zboostujemy. Chaos Flare nam wypadła. O, druga. No dobra, czyli przyda nam się to potem, jak będziemy sobie z powrotem przerzucać, bo teraz już... A w sumie dowiecie się w następnym odcinku, tak wam powiem. No, ale i tak musimy tą jeszcze jedną statystykę tutaj zamienić. Bo nie chcemy tutaj critical hita, a... No właśnie. A no właśnie. Tutaj musimy sobie zrobić takie. A na razie zobaczymy jeden, może siądzie. Uwaga, uwaga. A w pizdu z tym. No jeszcze tylko jeden mogę zrobić, bo więcej Binding Darkness jakoś mi nie wypadło. No ja chcę tutaj ten Critical Damage, to nie jest takie trudne. No nie! No ile można? Co za syf. Ja jakoś potrafiły na Critical Damage się zmienić. Dobra. Jak będę miał, to po prostu to zamienię. Na razie olewam to. Tutaj te light na razie zostawiam, tak jak jest. A jak będziemy mieli dużo lighta, to sobie pozamieniamy tak, żeby te boosty były tutaj na Magic Damage i Critical Damage, tak żeby było jak najwięcej tego coefficient. Dobra. Dobra. No to co robimy? Kończymy na dzisiaj. Nie, jeszcze nie. Dostawiłem tutaj taki stołek. A właśnie, muszę sobie zone restrict nobody. No właśnie. Taka fajna komenda w klubie, żeby nie można było rozwalić sobie klubu przez przypadek. Jeszcze mieliśmy wykorzystać właśnie nasze rzeczy. Tak mi się przypomniało, że mamy wykorzystać nasze talizmany. One tutaj gdzieś były. O, jest Szmip i Panda. Panda to nawet tutaj byłem jakieś proponowane. This is not in your collection. No i świetnie. O, 400 drewna mi zużyje i super, bo chciałem już to sprzedać. Dobra, no to 50. Jeszcze Szmip. O. Szmipy. This is not in your collection. No i świetnie. No i świetnie. To zrobiliśmy sobie dwa. To tutaj kolejne mastery nam wskoczyły. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy w tym odcinku zawrzeć. To patrzcie, nowa rzecz jest z Chaos Chestów. No to... Po kolei. Mamy niestety. Nie mamy. Dobra. Ile? 100 mastery. Nieźle. Dalej. Mamy niestety. O, i wypadło nam to, co jest w tym tygodniu. 5% critical damage, 0,3% critical hit. No i 100 maksimum HP, taki średni bym powiedział. Ale 50 mastery daje. Dobra, zdobyliśmy to, co jest w tym tygodniu, tym lutem. No i co, czekamy z tym do następnego. No i oczywiście te rzeczy, które już mieliśmy, możemy sobie przetworzyć na chaos kory. No i świetnie. Dobra, to tyle będzie w tym odcinku, a w następnym, no, czeka was coś ciekawego. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się oczywiście, do zobaczenia w kolejnym.